Moi drodzy, wreszcie, Random Trio Speed Bonanza. Bardzo długo czekałem na ten tryb. Fajnie, że się w końcu pojawił. Będziemy go sobie właśnie dzisiaj grali. Mecze za 10 tysięcy, dynamiczne, randomowe. Za każdym razem dzieje się coś trochę innego. Bardzo lubię ten tryb. Jednocześnie jest za dosyć ciekawą ilość medalików. Dodatkowo ja się zbliżam do 100 milionów medalików. Nie 100, tylko 10. Do 100 to jeszcze nie. Ale do 10 milionów medalików. Także myślę, że kto wie, może mi się uda. Słuchajcie, mam dla was taką propozycję, zanim zaczniemy. Otóż i tak będę dzisiaj prawdopodobnie nagrywał 2 albo 3 odcinki z tego trybu. I teraz tak, pomyślałem, że jeżeli pod tym materiałem w dniu dzisiejszym będzie ponad 500 pozytywnych ocen, to ja wam wrzucę drugi odcinek z tego trybu jeszcze dzisiaj. Od razu, kiedy próg zostanie przekroczony, to od razu wrzucę drugi odcinek. No i zapytacie, po co robić jakieś głupie progi? Może zacznijmy sobie grę, po co robić jakieś progi? No, na YouTubie, słuchajcie, to działa w ten sposób, że nie opłaca mi się za bardzo wrzucać 2 filmów jednego dnia, ponieważ one tak trochę pożerają siebie nawzajem. To znaczy, część osób decyduje się obejrzeć tylko jeden z nich, część osób nie wie. Mamy Gloostorma, mamy Tower Blindness, okej. Okay. Część osób nawet nie wie, że wychodzą 2 filmy, więc też oglądają tylko jeden, dlatego tak jakby potrzebne jest takie trochę, no może nie sztuczne zawyżenie statystyk, ale musi być jakieś zaangażowanie, tak? Żeby po prostu te filmy możliwie jak najmniej na siebie negatywnie oddziaływały, tak to sobie powiedzmy. No myślę, że wiecie, o co chodzi, także stwierdziłem, że taki próg sobie ustawię, jak nie uda się go przebić, nic się nie stanie. Po prostu wtedy te filmy przejdą, ten film, który chcę, ten drugi, który miałbym dzisiaj wrzucić, przejdzie na następny dzień po prostu. Słuchajcie, jeszcze zanim tutaj meczyk się zacznie, chciałem was zaprosić na G2, link do strony macie oczywiście w opisie. Jeżeli szukacie gierek po korzystnych cenach, to naprawdę polecam zajrzeć. Dobra, on nie raszuje od razu. No myślę, że na to, co on wysyła, to dobrze byłoby, widzicie, już jeszcze dobrze nie zaczęliśmy grać, a już się dymy dzieją. Czekajcie, tab, okej. Okay. Oczywiście jak komentuję, to będę trochę bardziej rozproszony, niż gdybym grał bez komentarza, ale mam nadzieję, że nie wpłynie to jakoś negatywnie na moją grę. Dobra, w tym miejscu damy sobie to. Okej, okay, on nie raszuje ogółem. Dobra, ja go nie będę raszował. Skoro mamy farmy, to na Random Trio Speed Bananzie nie ma za bardzo co go raszować. Mamy również to, co zwiększa moje ICO, więc to też jest spoko sprawa. Ogółem właśnie wiem, że się stęskniliście za normalnymi meczami. Ja bardzo długo czekałem na jakiś tryb, który będzie mi odpowiadał, bo powiem wam szczerze, że... Czy ja w ogóle audio nagrywam? Obym nagrywał, dobra, nagrywam, na szczęście. Powiem wam szczerze, że na normalnych trybach, to znaczy na takich, na których samemu się wybiera powersy, ja prawie na pewno dostałbym łomot, bo ja nie umiem grać na powersach. Umiem po prostu grać, wiecie, ja umiem grać jak oboje mamy te same powersy, ale jak już mam je sam sobie wybrać, to no po prostu nie znam za bardzo buildów i tak dalej. A szczerze wam powiem, nie chce mi się ich za bardzo uczyć, ponieważ no w tym roku ma wyjść już Bloons Tower Defense. Bloons Tower Defense Battles 2, więc po co mam się uczyć, jak zaraz, wiecie, zaraz wyjdzie, okej. Okay. Skoro tu mamy zdejmowanie camo, to tu pójdziemy pod damage. Mortara również moglibyśmy pójść pod zdejmowanie camo, oczywiście. Miałem na niego nie wysyłać. Użyjmy Improved Eco Boosta, on i tak tutaj nie ma. Okej, okay, on użyje, dokładnie zrobi to samo, co ja. Okej, okay, zagrajmy 2 plantacje. Myślę, że powinienem móc sobie na to pozwolić. Cóż, najprawdopodobniej on nie będzie rushował Regrow Rainbow Rushem. Jesteśmy w stanie go przeżyć z tymi wieżami, które mamy. Jesteśmy w stanie jak najbardziej go przeżyć. On generalnie, zauważyłem, że stawia dosyć podobne rzeczy do mnie. To znaczy, no nawet bardzo podobne, bym powiedział. Okej, okay, mamy... ma fabrykę trochę szybciej ode mnie. Ale to dlatego, że ja wysyłałem na niego balony zupełnie niepotrzebnie. To jest runda, w której może polecieć Regrow Rainbow. Czy on to zobaczy? Tower Blindness. Chyba Tower Blindness nie zadziała na Mortara. On generalnie, Tower Blindness zmniejsza zasięg wieżyczek. O proszę, ale na farmera działa, widzicie? I to tak znacznie. No ale Mortar i tak nie strzela po swoim zasięgu, więc w żadnym stopniu Tower Blindness raczej tutaj nie wpłynął na rozgrywkę. Dobra, teraz ja się muszę zastanowić, co by było takie dla niego, co by było nieprzyjemne. To by było mega nieprzyjemne. Okej. Okay. Zagrajmy sobie tutaj też może jakąś łódkę. Mogę tu 2 ustawić? Nawet nie wiem. O, mogę, super. Pyk. Przestawię ją
Może na strong, ustawmy ją sobie na strong, ciebie tak samo, na strong, dobra. I zagrajmy może coś takiego na niego, myślę, że Tower Blindness oczywiście. Jeżeli zagra Glustormem, to może być problem. Ale tak, to wydaje mi się, że takie... O proszę, skillem zagrał, a to też całkiem ciekawe zagranie. No, jeżeli będzie trzymał tego skilla, to ma szansę. Jeżeli będzie trzymał tego skilla, oj, ale chyba... No, chyba przegrał. No niestety, powiem wam, że... Reaktor jest dosyć słaby na ceramiczne balony, ja to zawsze mówię. A poza reaktorem, on tam miał tylko i wyłącznie... Mortara, który nie widział kamo. Chociaż reaktor zdejmuje kamo z ceramików, więc w sumie mogłem puścić zwykłe ceramiki, tak się teraz zastanawiam, mogłem puścić zwykłe ceramiki. No ale cóż, tak jak widzicie, i tak wygraliśmy, więc w sumie nie ma to znaczenia. O, samolot leci, mam nadzieję, że nie słyszycie tego. Mam otwarte okno, więc u mnie to mega słychać. Także jak coś na mikrofonie, jakieś szumy, to samolot leci. Okej, okay, farmy więcej zarabiają. A przez ile rund jest to napisane? Przez dwie rundy, okej. Okay. Tower attack speed. Okej, no to zaczynamy od farm, klasycznie. Akurat jak mamy farmy na random trio speed bonanzie, no to oczywiście to samo robi nasz oponent. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. No jak jest taka sytuacja, to tak jak mówię, jak najbardziej powinno się zaczynać od... farm. Myślę, że jak najszybciej pójdziemy sobie pod plantację. No i oczywiście zaczniemy od łodzi, ponieważ no jest znacznie lepsza w defensywie od dart małpki. Nie ma co tutaj mówić, że nie, bo oczywiście tak jest. Pójdźmy pod fast shooting. Wydaje mi się, że jakby powinienem zacząć też od trochę oszczędzania. To znaczy powinienem wszystko pakować w farmy. Czy dobrze mnie widać na kamerce? W ogóle słuchajcie, nie nagrywałem już filmów. Ze 4 dni była przerwa. Nie, no może nie ze 4, ze 3. Była przerwa od filmów, ale słuchajcie, no dlatego, że mam dużo do roboty bardzo. Wiecie, na uczelni mam takie strasznie teraz sporo rzeczy do zrobienia. Tam, no... trochę mi brakuje punktów, żeby... jakieś przedmioty pozaliczać, no i po prostu wiecie, muszę też temu poświęcić trochę czasu. A nie tylko siedzeniu i graniu w gierki. Uwierzcie mi, że ja, gdybym mógł, to bym siedział i grał, ale nie. Okej, zagrajmy to, dlaczego nie? Będziemy zarabiali więcej. Myślę, że Banana Republic może tutaj być. I teraz tak, żółte balony są problemem. Ja wyślę na niego żółte balony. Będzie musiał coś kupić. Jeżeli nic nie kupi, to... Okej, idzie pod farmę. To niedobrze. Jeżeli nic nie zrobi zaraz, to przegra, jeżeli szybko czegoś nie kupi. Dobra, kupił dwa razy Destroyera. Jak najbardziej spoko zagranie, ale ja to wykorzystam, aby postawić sobie, proszę bardzo, aby postawić sobie farmę. On prawdopodobnie zagra podobnie jak ja. Problemem jest, słuchajcie, tutaj kamopancerz, ale możemy to zażegnać Juggernautem. Ustawmy go na last. Dalej zarabiamy. Oczywiście dalej stawiamy farmy. Cyk, cyk. O, nawet chyba mogę postawić... Dobra, tylko wiecie co? No, bo on nie wykończy teraz, jak szybko się nie obudzę. Ogólnie mógłbym nie wykończyć Regrow Rainbow Rushem, tak szczerze powiem wam. Nawet nie wiem, czy ja go nie spróbuję tak wykończyć. Bezproblemowo mogę to zrobić. Przyspieszmy, Long Bloom Boosta rzućmy. Okej, Fan Club, bardzo ciekawy sposób na obronę, ale nie zdążył, po prostu nie zdążył. No, ja też bym nie zdążył, gdyby zobaczył wcześniej, że może na mnie wysyłać Regrow Rainbow Rusha, to ja za późno się zorientowałem, tam później jak właśnie zacząłem dostawać Juggernauty. Ogólnie no co, na Regrow Rainbow Rusha, no Juggernauty, trochę więcej Destroyerów, mógł się wybronić, tak, no bo ja miałem 50 tysięcy jak to wysyłałem, więc on tyle nie miał, bo on szedł w te farmy ulepszone w drugą stronę. Też nie wiem, dlaczego szedł w drugą stronę w te farmy, ale nie chcę się wymądrzać, bo ja wiem, że czasami tak się gra i nie wiem, kiedy się to opłaca bardziej, tak szczerze, więc nie chcę się wymądrzać, bo może dobrze robił, no ale... Cóż, ojejku, nie, no tylko nie Darkling Gun. Już mi niedobrze, jak patrzę na to, ale no dobrze, to zagrajmy tym Darkling Gunem. Wiem, że lubicie, specjalnie dla was. Specjalnie dla was Darkling Gunem zagram.
No dobra, znowu mamy farmy. Kurczę, no chciałbym zagrać jakiś taki, gdzie może bez farm by się obeszło. Dobra, zagrajmy. Tutaj trzeba będzie na close, to postawcie. I pyk, w ten sposób zagrajmy. Bigger bombs jak najbardziej, dobra. Mamy w tym momencie zdyńki, jakieś takie pierwsze rasze. Chociaż w sumie to nie, bo już na różowe balony mamy problem. Tak szczerze, więc całkiem sprytnie tutaj zagrał. Tower blindness, zobaczcie jaki zasięg ma ta armata w tym momencie na tower blindness. To jest bardzo mocarny powers. Tak szczerze, warto zachować czujność, jak się gra przeciwko niemu. Ale powiem wam szczerze, no na Dartlingana to nie robi wrażenia, nie? Tower blindness na Dartlingana w żadnym stopniu nie działa, więc no... Cóż. Aha, po co ja wysyłam na niego balony? Nie wiem. Zawsze zapominam, jak mam farmy, to zapominam. Często mi się to zdarza, że zapominam, że wiecie, zamiast wysyłać to, że można grać farmami. Nie przeczytałem, co robi ten powers. Kurczę, on chyba powoduje, że... Nie, właśnie nie mam pojęcia, co on powoduje. Tak szczerze. Nie mam bladego pojęcia, co on powoduje. A tego nie umiem używać, więc nie jest kolorowo. No nic, spróbujemy to rozegrać praktycznie bez używania powersów. Dobra, w tym momencie kupmy rakietę. Ona powinna mi wystarczyć do obrony przed tymi żółtymi balonami. Z Dartling Gunem jak najbardziej powinno być ok. No myślę, że... Nie wiem, no powinienem chyba się skupić na farmieniu. Chyba na farmieniu, co? Ewentualnie zostawić drugiego Dartling Guna, jak najbardziej to może być dobry pomysł. 2-1 póki co. Nie widzę potrzeby, żeby to ulepszać jakoś inaczej. Ulepszmy sobie od razu. Tutaj już nie będę dostał więcej. Nie będę dostał już więcej plantacji, więc zostawmy sobie tak jak jest. I po prostu podnieśmy poziom jednej z nich. Jejku, patrzcie ile golda tutaj, masakra. Jestem zasypywany pieniążkami. No ale to bardzo dobrze. Kto by nie chciał być zasypywany pieniążkami. Okej, no regrow rainbow jest problematyczny. No jest. Dlatego on już ulepszył laser. To dobry ruch. Szybciej od niego mam fabrykę, więc to jest też bardzo dobra informacja dla mnie, że jakby szybciej od niego na to uzbierałem. Tak jak widzicie, moment, w którym... Okej, leci regrow rainbow. Weźmy Bloon Impacta może. Okej, on rzuci tower blindness, ale i tak przez to, że tak blisko jest tej ścieżki, upgrade Bloons chyba nie działa na... No i przegrałem. Tyle golda miałem. Upgrade Bloons działa do tieru regrow, więc to, że on rzucił to upgrade Bloons, to nic nie zmieniło. Za mało Dartling Gunów. Też późno się zorientowałem, że jeden nie jest ulepszony. Gdybym miał dwóch pod laser, albo gdybym dostawił trzeciego. No to się często zdarza tutaj, bo te mecze są szybkie. O, znowu z nim gramy. Będziemy mieli okazję się zemścić. Miejmy nadzieję, że nam się uda. Super Monkey Lane. Mega ciekawie. Next income earn is doubled. Okej, kurczę, chciałem zagrać tymi wieżami. Chciałem tym zagrać, byłoby ciekawie. Opponent gets no income. Okej, czyli bez przychodu. Przeciwnik nie dostaje przychodu. To jest fajna... Ciekawe, czy to tak działa, że jeżeli ktoś tego użyje, eco amplifier, i będzie miał dostać podwójny przychód, a ktoś tego użyje, to nie dostanie. Czy mu to przeskoczy wtedy? Czy straci ten efekt z tego jednego powersa? Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. No to jest... Eco czołka ogólnie, jak się ma, to prawie zawsze zaczyna się od... Zaczyna się od niego. To znaczy, no, ja prawie na pewno, żeby mu zmniejszyć golda na początek, prawie na pewno będę na niego oczywiście od samego początku rzucał i koczołka. On to samo, obudził się. Oj, teraz nie powinienem dostać przychodu, więc ciekaw jestem, czy gdybym użył tego Eco Amplifier, że dostaje dwukrotność przychodu, raz, że dostaje dwukrotność, to czy bym nie dostał? Ciekawe. No nie wiem, tego nie wiem. Tak czy owak, na pewno będę chciał powolutku, nie musimy się spieszyć, ale już... Już coś tam zbuduję na grupy balonów. To jest w końcu speed. Także tutaj, no, można trochę... O, tak można postawić? Naprawdę? Nie wiedziałem tego. To on ma lepiej postawione. To on ma lepiej postawione. No w sumie... No nic, niewiele nam to zmienia. Rzucamy i koczołki, one na początku na banandzie aż tak nie są szkodliwe, ale... Żółte balony, myślę, że... Na przykład już na różowe Juggernaut będzie mi potrzebny.
No, myślę, że tak. Zobaczcie, już się przedostają, więc postawmy sobie tego Juggernauta. I może Improved Bloon Boost. Okej. No nie wiem, myślę, że to mi wystarczy. Nie muszę się jakoś specjalnie martwić. Także spoko. Iko czołg za Iko czołka. On chce grać. Okej, no generalnie problemem jest Regrow Rainbow, ale tak szczerze, ja nie wiem czy... Okej, zagrajmy Iko Amplifier. Będę miał na to. Nie wiem, czy to mi nie wystarczy, żeby obronić taki Regrow Rainbow Rush na przykład. Okej, on teraz rzuci na mnie Regrow Rainbow i co? Odpalimy sobie skilla. Okej, przeszło. Sprzedajmy, cyk, zagrajmy skillem. Zagrajmy na niego też Regrow Rainbow. Mógłbym nawet jakieś camo wysłać z tyłu. Wydaje mi się, że on, że nie wszystkie małpki u niego widzą camo, więc to powinno być dosyć... Okej, to wystarczyło. No to się zemściliśmy, udało nam się. Udało nam się. 200 kluczy, fajnie, fajnie. To chyba dzisiaj nawet niezłe te mecze, w sensie sporo wygranych. Dobra, myślę, że zagramy sobie ostatni teraz, przynajmniej jeżeli chodzi o ten odcinek, bo tak jak mówię, ja od razu siadam. Nie jest kolorowo, nie jest kolorowo. 126 wygranych, 8 przegranych. No to jest pro player, moi drodzy, 94% win ratio. Sporo, sporo. Darkling Gun, nie, ja bym nie chciał grać z Darkling Gunem, bo ja się słabo czuję z tą wieżą. Dobra mapa, wieże. Okej. Pineapple, can't use any active abilities. I tak tu, okej, jest jedna aktywowana umiejętność i to jest tak shooter. Kurczę, no nie podoba mi się to, nie? Nie podoba mi się. Nie podoba mi się, nie podoba. No dobry to będzie gościu, dobry będzie. Dobra, zagrajmy w ten sposób. Okej, gra tak jakby, gra hybrydowo, to znaczy zmusza mnie do stawiania wież, żebym nie mógł farmić tak szybko jak on. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe, ale no powiedzmy, że Long Bloom Boostem teraz zagrasz. Dobra, no mu jestem zmuszony coś z tym faktem zrobić. Postawmy tak shootera. Okej. Zobaczcie, on już ma trzy plantacje, a tak mnie obił, nie? Chociaż też sam trochę dostał, więc w sumie zagrajmy w ten sposób. Jeżeli puszczę na niego trochę czarnych baloników, one powinny mu zadać damage. Wydaje mi się, że ten tak shooter nie wybroni tych czarnych balonów. No proszę, ale wystarczyło dostawić jednego tak shootera i już wybroni. Okej, problem jest z camo. Właśnie teraz to zauważyłem, że to wygrywają, generalnie to wygrywają, to starcie wygrywają bardzo mocno camo balony. Mhm, jak najbardziej. Myślę, że on to wie, że on to na pewno wie i będzie próbował mnie pewnie pokonać przed camo balonami, bo no sądzę, że on też jakby domyśli się, że ja wiem, że camo balony mogą tu. Dobra, no po prostu pójdę pod jak najwięcej tych. O, widzicie? On widzi też. Stawia specjalnie pod camo. Tak samo jak ja. No i co, czy ta strategia ma jakieś... deactivated abilities? To raczej mnie nie pokona. Nie powinno mnie to pokonać. Chyba, że chcę tym rushem... Okej, zbierajcie hajsik z pułapek. Co jest? Dlaczego mnie to pokona? Aha, bo z tyłu jest camo jeszcze. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. No co mam wam powiedzieć? Czuję się jak dziecko we mgle, jak gram na kogoś takiego.
No czasem tak bywa, czasem tak bywa. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jeżeli tak, pamiętajcie o pozytywnej ocenie, pamiętajcie, że tak jak mówię, jeżeli tam przebijecie te 500 łapek w górę, to ja od razu wrzucam dzisiaj drugą część z Random Trio Speed Bananzy. Pewnie nagram 3 części, jeszcze zobaczę. Ale no, trzecią część pozwolę sobie już jednak wrzucić kiedy indziej, żeby nie wszystko jednego dnia. No bo ile można. No bo ile można. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!